będą tu Mars. Słuchajcie, nie martwcie się o nie. Zobaczcie, ile tu jest drzew. Wszystkie przetrwały zimy. Całe dziesięciolecia i przetrwają jeszcze dłużej. Nawet nas. Ale co możemy zrobić? Ja nie okrywam takich młodych drzewek. Ja zabezpieczam je słoninką przed gryzoniami. Jak ktoś nie wierzy w słoninkę, może to owinąć siatką na krety. Pięknie zabezpieczy przed zającami. Posadziłem takie drzewko, żeby mu pomóc, żeby ono się łatwiej przyjęło, bo korzenie były skrócone. Obcinam 1/3 korony. Tak. To jest akurat brzoskwinia, tak? To jest brzoskwinia. Wydawałoby się, że drzewko wrażliwe. Nigdy jeszcze w życiu nie okrywałem. Sadownicy jak sadzą u nas sady, nikt z nich nie okrywa drzewek. Jedynie jak ktoś nie ma ogrodzenia, zabezpieczają przed gryzoniami. Bo tu, słuchajcie, to drzewko potrzebuje światła. Bo ono jest pod tą brązową skórką zielone. Bo ono w jakimś stopniu tam asymiluje. Ta asymilacja będzie mu bardzo, bardzo potrzebna na wiosnę, kiedy startuje, bo przecież liści nie ma. Jak zacznie asymilować? Musi mieć tą część zieloną. Na wierzchu dotrą tam promienie światła, przejdzie się fotosynteza, już pierwsze cukry się pokażą, drzewko startuje, pąk otworzy, już wtedy pojawią się liście i już jest wszystko dobrze. Drzewko rośnie. Jakie te drzewka by nie były? Czy owocowe, czy ozdobne? Jeżeli pochodzą z naszego rejonu, z naszego klimatu, to takich drzewek nie obijamy na siłę, nie pozbawiamy ich światła, bo im za tą bukliną wcale nie będzie ciepło. Wcale nie będzie ciepło. Spróbujcie się na noc przykryć bukliną, czy wam będzie ciepło. Tak? A jeszcze połóżcie się na dworze. Gdzie się tam spocicie? Wcale tam nie będzie ciepło. Będzie wam cieplej, jak pójdziecie do domu. Nie? Tam, gdzie jest ogrzewanie włączone. To drzewko potrzebuje zimy. Tu musi siadać, szać. Mroźne dni, wilgotne dni. Ta szać po tym, jak topnieje na słońcu, dostarcza wody. Nawet jak tam pięć korzeń jest zamarznięty, to tu poprzez tą szać, topniejącą szać na słońcu, roślina utrzymuje wodę. Powinięta folią, papierem, liną, tej szadzi nie ma i gałązki przysychają. Zwłaszcza tyczy to się tych roślinek, które mają liście też. Także warto przyciąć usadzenie. Warto dać do sadzenia trochę obornika granulowanego. Warto na wierzch położyć obornika. Warto zabezpieczyć przed gryzaniami. Ale nie pozbawiajmy roślin światła i tak ich nie ocieplimy. Będę wapnował. Będę wapnował. One tak samo jak inne są narażone na przemarzanie pędów. W momencie jak już idzie wiosna, drzewko dostaje soków, przychodzi duży przymrozek, czyli od połowy lutego do połowy marca, nawet do końca marca, one narażone są na te oparzenie mrozowe. Drzewko szybko zamarza wieczorem, bardzo szybko rano rozmarza. To zawsze warto zrobić, nie tylko przy drzewkach owocowych, przy ozdobnych też. Był taki rok w tym roku, że nawet moje pomykały. Także zostawiamy to drzewko, bo ono jest tu szczęśliwe, ale ja nie.